Witam wszystkich serdecznie. Troszeczkę innego typu film. Mamy tutaj zwłoki UPS-a i będziemy sprawdzać, co się tam stało. Z tego co wiem, dostałem to od kolegi. Powiedział, że akumulatory się rozciągły, dlatego troszeczkę zastosujemy odpowiednich zabezpieczeń, żeby się nie narażać na kwas. A z racji, że to urządzenie elektryczne, zawsze warto ubrać sobie okulary. Mam okulary i co? Otwieramy zwłoki zabezpieczone. Nie wiem, jak to będzie tutaj wyglądało. Wyciągniemy z tego. Widać takie, jakby płyn był w środku. Jest podwójnie w siatce. No, widać, że coś tu się działo, się świeci. No, widać. Widać, tu świeci się i naprawdę czuć siarką. Czyli obstawiam, że akumulatory się całkowicie wylały. Pytanie, jak mocno się urządzenie uszkodziło. Chyba tu będzie tylko jedna śrubka. Albo będą te śrubokręty. Zobaczymy. Daje siarą niesamowicie, powiem wam szczerze. Spróbujemy najpierw od tej jednej śrubeczki. Czy to będzie to? Nie, to nie jest to. Musimy wszystkie te śrubki tutaj odkręcić. Jedynie potrzebuję bardzo długi śrubokręt. Gdzieś tu kiedyś miałem taki jeden bardzo długi. Spróbujemy tego. W sumie pasowałby na długość, ale nie jest dość długi. Może ten. Złapało za śrubki. Jest ok. No i takie wstępne oględziny zwłok. Jak mówię, z siarką czuć i cały taki jest pokryty rozlanym kwasem. Coś tu się grubo działo. Zobaczymy, czy coś z płyty jeszcze zostało. Albo płyta po prostu dostała zwarcia. I przeładowało tak mocno akumulator, że aż go rozerwało. Widać, widzicie, normalnie świeci się kwasior. Jeszcze ta śrubka coś trzyma. Okay. No, tutaj tak samo widać, jak się wszystko świeci. Nic dobrego. Płyta na razie wygląda ok. Nie wiem, skąd ten kwas. Ok, tutaj nie było widocznie śrubek, co trzymały. Trasel, ciekawe. Zgnite jajca, poziom hard, jak to się mówi. Zobaczmy wstępnie, ile ma akumulator i w jakich warunkach on sobie umarł. V wydojony do zera. Ok. Nie widać dokładnie, skąd wyciekło z niego. Spróbujemy zrobić pierwszą sekcję od otworzenia akumulatora. Co tu się musiało podziać? No, na pewno będzie widać. Zaznaczam, że to nie jest instruktaż i proszę nie naśladować. Tutaj wygląda wszystko ok. Dziwnym trafem. Ale czuć, tutaj jest, nie wiem, czy to kamera złapie,
Coś tu się działo. Jest krystalizacja. No ale okej. To było... Tak. Tutaj widać, że się siarczki odzrobiły. Na razie zostawmy to w spokoju. A nas głównie interesuje, czy ten UPS jeszcze żyje. Więc zaraz lecimy dalej. Lecimy dalej. Okulary sobie już ściągłem, bo nie ma już aż takiego zagrożenia, że coś się podzieje. Aż takiego. To sobie może zostawię, albo skręcę z powrotem. Chyba sobie to skręcę z powrotem. Póki jeszcze pamiętam, gdzie co było. To później różnie bywa. Sobie to wyciągniemy z płyty. Tu sobie też to wyciągniemy. Tu nic nie widać, żeby się coś podziało. Choć osobiście bym to wszystko rozebrał i umył, ale zobaczymy najpierw, czy warto. Teraz jest dużo wtyczek i czy jest szansa, że się pomylę przy składaniu. Tu są tak przewody, tu są tak. Te są krótkie, te są długie. Dobra, potrzebuję na pewno markera. Mamy i markera. Nie markera. To mamy marker. I teraz sobie zaznaczymy, że to było tu. Okej, czyli już tutaj nie ma za bardzo opcji, żeby się pomylić. Red, blue, to był akumulator, tu są trzy przewody, tu są dwa przewody, dobra, spróbujmy zobaczyć na płytę, czy coś się tutaj podziało, wali jajkiem niesamowicie, tu widać fajnie jak akumulator puścił bączka. Tutaj zresztą całe jest ostro zalane. Jako tako nic nie widać, żeby było uszkodzone. Co jest dobrym znakiem. Zobaczmy sobie bezpieczniki. Możliwe, że tylko od składowania coś się stało. Nie znam dokładnie warunków, w jakich co się uszkodziło, ale zobaczymy. Tu wygląda, że jest ok. I tu też wygląda, że jest ok. Czyli nie stało się to pod obciążeniem raczej. Teraz by trzeba było tą płytę jakoś wyciągnąć. A, widzę tutaj, że są zaczaski. Jeszcze raz zaznaczę, że to nie jest instruktaż. To robię, jak to się mówi, dla kumpla. On potrzebuje UPS-a, a ten mu psikusa zrobił i mu umarł. Jak to się mówi, umarł przed sezonem grzewczym. Jak to wygląda od drugiej strony? Wygląda ok. I tak bym to wykąpał w benzynie w razie W, choć tutaj nie widać, żeby kwasior dotknął płyty. Ale tak to bym wykąpał. Tego nie potrzebujemy na razie. Jeszcze zobaczymy sobie na trafo, czy trafo nie jest szczelone. Przemierzymy sobie. Okej, okay, jak to tutaj będzie? Tutaj będą śrubokręty. Śrubokręt i lecimy z koksem. Jest szansa, że to będzie żyło. Tak mi się głupio jakoś wydaje, że tylko umarł sobie akumulator jakimś dziwnym, w dziwny sposób. Okay. To możemy sobie odczepić. Tutaj mamy wyjście. Okay. Mamy trafo. Trafo nie wygląda na uszkodzone. Uzwojenie jeszcze ładne. Dobra. Tak.
i zrobimy tak zwanego fikołka, czyli odpalimy to za chwilkę, tak jak to się mówi, że to będzie tutaj sobie leżeć wolno, będziemy patrzeć, co się będzie działo, ale odpalimy to z zasilacza laboratoryjnego, żeby, jak to się mówi, zapobiegać niepotrzebnym sytuacjom, ale tu widać, że też kwas doszedł. Tu nawet widać na rękawiczce mi teraz to zostało. Nie trzeba to w benzynie wszystko przepłukać. Dobra. Przynoszę sobie induktor i lecimy dalej.